No jest, jest wyzwanie, no. Jest, jest, cholera. Spróbujcie sobie sami w domu, zobaczycie. Cześć, tutaj Ania. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym poprosić Was, żebyście dali znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione występy naszych dzisiejszych uczestników w programie. Zapraszam też na live w poniedziałek o godzinie 21:00. Porozmawiamy o kulisach powstawania programu Twoja twarz brzmi znajomo. Zapraszam też na media społecznościowe, nie tylko Dzikiego Ucha, ale również naszych dzisiejszych uczestników. Dzień dobry, witam w Dzikim Uchu. Fajnie, że wpadliście. Dziękuję. Dzień dobry. No my dziękujemy. No dziękujemy za zaproszenie i też jesteśmy tacy dzicy. Witamy w Dzikim Uchu. Dzień dobry. Ale dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Otóż to jest Michał. Michał jest Michałem. A to jest Michał. Michał jest Michałem. Jestem nowy. Michał jest wspaniałym wokalistą. Był w twarzy, co znajomo brzmiała. I bardzo mi się podobał jego występ w roli Maryli Rodowicz. Polecam. Dzisiaj jedną z Was losować będzie piosenkę oraz wokalistę lub wokalistkę, której głosem będziecie musieli zaśpiewać wylosowaną piosenkę. Zadaniem drugiej osoby jest odgadnięcie imienia i nazwiska wokalisty lub wokalistki bądź pseudonimu. Jeśli ich nie odgadniecie, nie otrzymujecie punktu. Punkty zdobywacie razem, konkurujecie z pozostałymi grupami Dzikiego Ucha. A, czyli my gramy do jednej bramki. Teamie. Jeśli utkniecie, możecie zaśpiewać wylosowaną piosenkę na melodię jednej z piosenek wylosowanego artysty. Macie po 5 piosenek, wygrywa drużyna z największą liczbą punktów. Piotrek, my musimy to sami ludzie z twarzy. Boże, musimy. I do tego dokopiemy sami wam, dokopiemy super wam. No, na pewno wygramy. I może Marysia, Marek, wygraliście w programie, ale nie wygracie w Dzikim Uchu. Tak. Ale to wiesz, to nie ma znaczenia. No przecież. Liczy się dobra zabawa i przygoda. Uważaj, Marysia i Marek, uważajcie, uważajcie. Ale życzymy wam wspaniałej zabawy. I lato też, zabawy. Zabawy. And the Oscar goes to... Gniewów! O kurde. No totalnie pod mój głos. Tak? Mhm. No już widzę to. Czekajcie, trzeba sobie w głowie zaśpiewać. Wiesz na pewno, więc tak? Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Więc chodź, pomaluj mój świat. Grechuta. Tak. Jakoś tak chciałem, wiesz, że tak poetycznie zmieniłem trochę melodię, ale ja Grechuta, nie wiem, dobra. Ja... Ej, poznaję jego głos, idealny. Może zamknę oczy. Jejku, czekajcie. Louis Armstrong. Ale zaczęłaś brumczeć, coś tam ci się gotowało, no przecież ja to znam, no. To dobre, nie? To zaśpiewaj. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tym, co malowane twoją kredkę. Yeah. Praca zespołowa. Mamy to. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, popatrz. Ale to jest akurat polskojęzyczny artysta, daj się polskojęzyczny, dobra. Szerokimi ulicami. Nie mogę, tak mi zmyla ta piosenka. To może zrobimy tą wersję z kołem ratunkowym. Tyle słońca w mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, o, szerokimi ulicami. Sana! Tak jest! Woohoo! O, to było ciężkie. No, ale ciężko zaśpiewać, jakby zaśpiewać, taką melodię. Jego głosem, inną piosenkę, Chrystus. No. Czarny chleb, czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia, które zwie się młodością. Dalej. No, jak? Muniek? Tak. Dobrze. Tak, on se pleni. Dobrze. Ty, to jest hit. Słuchaj to. To nie ja byłam Ewą. Jackson. Tak. No bo to jest... No, tak. Wspaniale. Bang, bang, bang. Oh my god. No nie, no to przecież ona nie... Co ona ma takiego? Tam... Ona? Nie. Ona. No ona. Ona, ta piosenka. A, ta piosenka. Mhm. Britney Spears. Tak. Ja za dużo nie pośpiewałem.
Ej, ale to znaczy, odcinek specjalny. I co ja robię tu? I co ty tutaj robisz? 12 ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Hejcha, kolejkę nalej, hejcha, kielich znieśmy. To zrobi doskonale morskim opowieściom. Yeah! Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło do przodu. Aj, nie tak do końca. Arek Kusowski? Bardzo blisko jesteś. Kurde. Głupie serce. Rolf Kamiński. Tak. Okej, dobrze. Ja sam zaśpiewałem na początku i myślę, kurde, brzmi jak Arek. Twój mruk brzmi znajomo. Marysiu, proszę serdecznie, może teraz coś podpiewamy? O, shit. Zrobimy to z bitem. Szła dzieweczka do laseczka do zielonego... Nie wiem, jak ci mam powiedzieć. Do zielonego... Dużo grami dostała, to już jest ten... Dużo gramów. Druga opcja to było, żeby zaśpiewać... Jakoś pomiędzy tam... Żeby zaśpiewać ten tekst melodią tej wokalistki. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego napotkała. To jest Billie Eilish? Tak, to jest Billie Eilish. Szła dzieweczka do... Ona tak... Ten? No ona tak mimozą jest taką... A, wiesz, że o to tak... chodziło. No niestety nie potrafiłbym zrobić tego w inny sposób. A chciałem, żeby wypłynęło z moich oczu, wiesz, jeszcze taka czerń, po to, żeby ci Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smurfów świat... Kurde, wiem. Kurczę, nie, bo to jest trudny męski głos. Ej, dzieci... Enrique Iglesias! Tak! Ale jak to zrobić inaczej? No właśnie ja tak, tak. I can be your hero, baby. I can kiss you. Ty to robiłeś też. Kurczę, no. No super. Nie, no świetnie, nie, no. Ciekawe, jak tam Piotr Gawron Jedlikowski sobie radzi. Jeśli mi nie się kiedyś. Ojej, no... Już cieganie. Willa, no. Muzyką. Tak, no, kochani. Się. Bardzo dobrze. Kąto tak tu zamiata ogony. Mendelssohnem stukają kopyta całe was wszystkich w samo serce. Dobrze, Piotruś. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kwietką. Więc chodź, pomaluj mi życie. No nie, lepiej już tego nie zrobię. Mogę tylko na melodię ewentualnie. Bon Jovi? Tak jest! Gratuluję. To był jakiś ostatni w ogóle przebłysk mojego mózgu. No ale jest, liczy się, jest, zaliczone, jest, super. Uf. Jak to, randka w ciemno. Jaki masz strój? Żegnam was! Z Jurzem! Nie załatwię wszystkich pilnych spraw! Ale to... I razem! Właśnie tam! Gdzie czekają mnie? A wyżej potrafisz? Dom przyjaciół kilku mam! Od lat! Potrafi. Dla nich zawsze śpiewam! Dla nich gram! Głos rockowy, głos rockowy. Tak, za bardzo darłem Ryjka. Mhm. Ryjka. Że... Kurde, ciężko po polsku zaśpiewać, bo to nie... Bo, nie? Nie załatwię spraw! Okej, dobra. Wszystkich pilnych spraw nie załatwię sam! Freddy idę sam! Freddy idę sam! Freddy Mercury! Freddy Mercury! Bo on tak nie darł ja mocno, a ja sam robiłem Freddy'ego Mercury'ego, kurde. Jezu, czekaj, Boże, bo teraz mam dziurę, znaczy ja wiem, spoko. Zobacz sam! Jak umiecie! O Jezu, to tak skrzeczy. No! Skrzek. Najmocniej przepraszam ciebie, osobo, która to śpiewasz. Zobacz sam, jak mi się skaczą tam siam. Bóg mi się... Kielińska. Tak!
To jest piosenka, którą mój szanowny kolega Paweł Góral kiedyś wykonywał. Tak. I to jest... Ale to już było i nie wró... Nie, źle to robię. Dawaj. I nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło. Jakaś Ariana Grande albo Maria Carey? To do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. A może ta Justyna Styczkowska? Tak! Tak! Starałem się, ale... No, trzeba było sobie... Nie da się kobiety z takim zrobić. Gwizdkiem. No jakieś gwizdka sobie tam... Ona by, czekaj, jakoś tak... Mógłbym tak... No jest wyzwanie, no. Jest, cholera. Spróbujcie sobie sami w domu zobaczyć. Już mi niosą suknię z... z welon. Dobra, kobieta. Nie. O. Gorące klimaty generalnie. Już mi niosą suknię z welonem. Może czekaj. Dobra, to spróbuję cię nakierować. Znany, grają go w radiach u nas ciągle. Alvaro Soler? No. Co, go nie robiłeś? Robiłem. Ale nie wiedziałem, że tak robi. Panie. No dobrze, dobrze. Ja wiedziałem od początku, tylko chciałem, żebyś jeszcze po... Okay. A wiedziałeś? Nie. Ale wiecie, bo my się nie znamy, nie? Więc my tego swojego stękania nie słyszeliśmy nigdy wcześniej. To jest najciekawsze, że dziś pierwszy raz właściwie 5 minut się znamy, a dziwnie, a każdy to, dziwnie to wygląda. Brzmi znajomo. Przychodzi dzieweczka do laseczka, do zielonego. Kurde, to tak trudno zrobić, jak inna ta... Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Szpak. Tak. A miałem w głowie... Taką rząd świata, jesteś bohaterem na zawsze. To wiesz jakoś, ale barwę jego też trudno. Marysia robiła w programie. Marysia powinna to wylosować. Już mi niosą suknię. Shakira! Nie! Ale poczekaj. Już cyganie czekają z muzyką. Konie tanto zamięta ogonem. Teraz próbuję tą Shakirę zneutralizować po prostu, bo ona tak... Cholera. Już... Może wyżej. Już mi niosą suknię zwalone. Ale zagraniczna. Tak, w takich okularkach często. Wiem, no przecież, Boże Święty, przecież to jest Anastasia. Tak. Jezu, tak, za dyb, znaczy dobrze. Ten błąd. Bo w sumie śpiewam, bo ona śpiewa. Dobrze robiłaś to, bardzo ładnie śpiewałaś. No. Send me free, show me the way, give my life again, you can sound on me. Za dużo jest lasek, które podobnie śpiewają z tym Kermitem, tak samo mogła to być nawet Cher. No, mógłby troszkę. To być nawet Żabson na przykład. No. Bo jest... Ale nie ten, tylko Kermit chyba. Kermitson, dobra, nieważne. No. Ale to już było. Maleńczuk? Dziękuję bardzo. Brawa! Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Śpiewaj! Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mój świat, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej, to jest podpowiedź, całej ziemi. Czesław. Czesław. Jaki Czesław? No nie Moziel. No właśnie. No nie wiem. Tak nie jest, Gadżyn. Słuchajcie, tu się dzieje coś niebywałego. To jest jakaś magia. Przed sekundą, znaczy oczywiście wszyscy znamy i ja też znam. I nagle dziura w głowie. To tak jak w windzie w twojej twarzy. Ej, czekajcie, muszę wziąć... Jedziesz, ja przed sekundą sobie... Po czym stajesz i wszystko pamiętasz. Spokojnie, Piotruś, to nie jest twoja twarz, tu nie musimy się tak denerwować. Tam już nerwy za nami, tu jest prościej. Ale to już było. Znikło gdzieś za nami.
Choć papierek lat przybyło. Ale nie pomyliłeś. Na... Ale nie pomyliłeś, piosenkę miałeś taką wyrosowaną? Taką mam piosenkę. A może się pokryć? Może to jest Maryla Rodowicz? I się pokryła piosenka z artystką? I się pokryła. To jest znak od Maryli. Tak. Jaką ty miałeś piosenkę na ten? Tą! I tą Marylę! I wylosował i to, i to. To jest znak od... Przez tworzy po prostu, że patrz się zgodziło, Maryla. A ja mówię, pomylił, czy na pewno wylosowałeś tę piosenkę, że śpiewasz głosem no. Maryli, bo poznałem, że Marylę śpiewasz. Jezu. Szła dziewczyczka do laseczka, do zielonego, do zielonego, że to Shakira? Do zielonego. Ja zrobiłem, przepraszam, kurczę, zrobiłem Shakirę, wiem trochę, ale pomyśl tym... Tym tropem Anastasii, czyli Rzeszer? Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, ha, 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 nie wiem, jakaś Miley Cyrus? Nie. Kto kładzie nogi na stół? Ona tak nie... Lady Gaga? Christina Aguilera? Tak! No ale dobrze, ona też ma takiego karmika. No ma właśnie, kurczę, no ja... Tylko ona, wiesz co, ma charakterystyczne te glisy takie. Że ona takie robi. Glisy. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? 12 ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Kurczę, czekaj, czekaj. Już każdy powiedział to, co wiedział. Trzy razy wysłucha dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą i będzie nadal da, ja jest. A co ja robię? Czekaj, kto tak robi? On jest Anglikiem czy Amerykaninem? Co ty tutaj? Nie wiem. To nie ma aż tak? Michael Bublé? Tak. Okej. Okay. On aż taki super swingujący nie jest. No, śpiewa sobie te jazzy, ale nie jest taki typu. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was! Marek Pietarczyk. Nie, kobieta. Tina Turner. Ale właśnie taka trochę ten. Nie? Mogę powiedzieć, że z Polski. To Chylińska. Nie, ale w miarę dobry kierunek. Ostrowska. Yes! No, dobrze, brawo. Wielu pieców się jadło chleb, moch od lat, przyglądam się światu. Nieraz rano zabolał łeb i mówili, zmiana klimatu. Dziękuję. Super, Boże Maryla, patrz jak się złożyło. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę, no. To nie jest ta melodia w ogóle, ale... To zrobię doskonale. Dobra, ale to pytanie, czy to jest na przykład Janis? No. Czy to jest bardziej Elka, Ela? Ela? No. Jaka Ela? Napiszcie w komentarzach, jaka Ela. To jest jakieś czakaka? Dalej, dalej. Hej ha, kielichy wznieśmy. To zrobi doskonale. To jest Polka? Nie, to już wiesz. Areta to jest przecież, Boże Święty. No. Ale lipa, miałem kogoś totalnie, kurde, inne nazwisko. Aneta Franklin. Aneta Franklin, to jest żółw Franklin, ten z bajki. Wyje. Nie, muszę wyżej, bo muszę być kobietą. Podpowiedź. Dziękuję. Villas? Nie. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni Gdynia. To w ogóle nie jest podobne dalej. Spoko, to jest ta. No już jesteś blisko. Już wiem, że masz to na końcu języka. Kaja? Nie wiem. Nie, to wiesz, to zagraniczna to jest. Zagraniczna? A myślałem, że polska. Nie, w ogóle nie. To piosenka jest po polsku, ale...
Ona normalnie by tego raczej nie śpiewała nigdy tej piosenki. To domyślam się. Jest divą, no. A Celine Dion? No tak. Tak? Tak. A to zgaduję z gotowa totalna, ale się udało. No bo ja nie umiem być Celine Dion, przepraszam. Przepraszam państwa. Przybyli u... Amy Winehouse! Tak. Jest! Wreszcie! Tak! Jak to zrobiłeś? Kolejna żaba, po prostu wyobraź sobie wszystkie żaby, rozumiesz? Tak. A dzisiaj byłem na Służewcu nad takim jeziorkiem, gdzie bardzo głośno rechotały. Aha. 8 rano była... Jedna rechotała jak Amy Winehouse. Tak, i to wiedziałem, to coś po prostu w powietrzu wisiało. I kurat no. Szkoda, tak, aż mi się... Szkoda, że tak po pierwszej nutce, no. To też, ale chciałem powiedzieć, szkoda Amy Winehouse, ale... A. Zakryj, żebym nie widział. No. Zakryłeś? I co ja robię tu? Krzysztof Krawczyk. Tak. Także tego. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów świat, przed ekran dziś zapraszam was. Szczęśliwy? Tak. Kurde, zawsze miecie rozpoznam. To ty powinieneś. Zawsze rozpoznam miecia. Ty robisz wspaniale miecia. Tak. Hej dzieci, jeśli chcecie. Tak! Dokładnie! Pozdrawiamy pana Miecia. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Jakiś facet z jęzorem? No właśnie nie. Właśnie kobieta. Dobra, kto tak wystawia język? To dawaj na melody. Albo może. Z nogą na stół. Z nogą na stół znowu? No to. Miley Cyrus? Tak! Czarny chleb! Nie wiem, jak zgadniesz, tak, no, to jesteś mistrzem świata. I czarna kawa! Opętani! Opętani samotnością! Ustalmy, czy to jest wokalista, czy wokalistka? Wokalistka. Świetnie to wymyśliłeś. Tak? Tak, bardzo tak, dobrze. No. Paweł, no, ja czuję, że jesteś coraz bliżej odpowiedzi. Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością. Nie wiem, o co chodzi. Jakaś to mi brzmi jak Małgorzata Ostrowska trochę. Szukaj. Czarny chleb i czarna kawa. Kora. Tak. Tak? Szła dzieweczka do laseczka. Do zielonego napotkała myśliweczka bardzo śwarnego. Aha! Bardzo śwarnego. Szła dzieweczka do laseczka. No brawo! No. Nie wiem jak zgadłeś, bo ja ni cholery nie byłem takiego. Nie, no ale to wiesz, to dobrze tak. Ale tak miał taką, legato, był taki dystyngowany. Tak. O, mamy to, proszę państwa. Nie wiem, czy próbować, czy nie. Albo... Nie próbuj, wyjdź w ogóle stąd i wiesz, że... Tyle słońca w całym mieście! Nie widziałeś tego jeszcze, popatrz! Guns N' Roses! Równie! Nie! Wiem, że podobnie. Trochę bliżej nas. Popatrz! O, teraz to żeś był karpio bułecko! Szerokimi ulicami! Wiem, Scorpions! Tyle słońca w całym mieście! Ale facet! Nie widziałeś tego jeszcze! Krzysztof Cukowski? Żegnam was, no już ten, nie załatwię wszystkich pilnych spraw, tak, Zanek. Idę sam, właśnie dobrze. Pozdrawiamy Zenka Martyniuka. Pozdrawiamy, panie Zenku. I co ja robię tu, co ty tutaj robisz? Jakiś taki stary? Fog? No. Tak? No tak, no. Przybyli ułani. Po to okienko szukają, wołają, puść panienko, szukają, wołają, puść panienko. Facet czy babka? Facet, tak. Przybyli ułani po to okienko
Wiadomo! To wiadomo! Piasek! Piasek. No tak! Andrzej, to coś, żeby nie było, na potwierdzenie. Tak. Tak. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy nie. Stachurski. Tak! Do Skoza. No tak! Hej ha, kolej kanale! Kanale! Hej ho, kolej kanale! Hej ha, to kolej! I ona tak ma? Nie wiem tego. On jest kosmitą, on jest kosmitą. Ja nie wiem. Ale stary, ja i tak nie wiem, a ty wszystko zgadujesz, to jest. No tak, bo wiesz, ale... Zgadujesz to też. Taki... Tina, Tarle. To wystarczy grymas w twarzy zrobić. Tak, super, Tina, piąteczka. Ten, wiesz, ja, raz... A ty nie śpiewałeś Tiny w twarzy? Śpiewałem. A co miałeś? I don't wanna lose you. A to o to mi chodziło. Zobacz sam, jak gumy się skaczą tam i siam, bo gumy się cały świat już zna. Edyta Górniak. Facet. Okej, okay, dobra. Gumiś to fajny miś. Delikatny, ciepły głos. Z Polski? Mm-mm. Zobacz sam, jak gumy się Adam skaczą Lambert. Tam i siam. George Michael. Tak. Ja! Czyli wszystkie? To jest! Yeah, gratulacje! Super! Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Jedna flaszka, druga flaszka! Czekaj, bo ta jedna flaszka, druga flaszka to jest jakiś wyznacznik. Czekaj, bo ja tak właśnie... Jedna flaszka! On tak wrzeszczy, tak krzyczy właśnie? A, umie. On pięknie krzyczy. On pięknie krzyczy. No. Cugowski. No. Który? Krzysztof. Nie, Krzysztof. Piotrek. Krzysztofem to był jakiś jeszcze... No Krzysztof... A jakbyś ty zrobił Cugowskiego, to też lepiej zrobisz. Co? Tą piosenkę? Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Zatem oficjalnie macie komplet punktów. Gratulacje! Cieszymy się bardzo! Come fill my glass up a little more. To się nazywa debiut. Zdobywacie komplet punktów, więc zajmujecie pierwsze miejsce. Zdobywacie komplet punktów. Gratulacje. Dziękujemy. Dziękujemy, to była przyjemność. Dziękuję ci bardzo, to była bardzo świetna przygoda. Dziękuję. Mam nadzieję, że udało nam się cokolwiek tam, że tak powiem... Wiesz, to nie chodzi o wygrywanie. Przynajmniej prawda? Was rozbawić. Przynajmniej. No to gratulujemy w takim razie pozostałym drużynom. Gratulujemy. Jeszcze cieszyliśmy, że z wami wygraliśmy na tym. Tak. I dobrze się bawiliśmy. Nawet na mnie źle też wyszło przy okazji. Ja nie wiedziałem, że ja tak dobrze i śpiewam, i znam tylu wokalistów. Widzisz? Przede wszystkim. A ten mój wokal... Super! Możesz iść do... Jak będzie zabrać przyjaciela w twojej twarzy, to możesz iść jako... Tak, na duet zrobić. Tak, jako przyjaciel. Tak. Podtrzymać mu buty. Podtrzymałeś tutaj... Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz komentarz, jakich byście chcieli oglądać artystów, YouTuber. Jakie piosenki na przykład w kolejnych odcinkach powinny się pojawić oraz może jakiś nowy format na przykład. A jeżeli chcecie więcej tego na typu, kanale. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję pod tym filmem oraz kliknąć w dzwoneczek, dlatego że wtedy dostaniecie powiadomienia. Oraz też followujcie social media Dzikiego Ucha na Instagramie, Facebooku. Wow. Linki znajdziecie tutaj, tam w opisie. Nasze znajdziecie. Znajdziecie też czasami 10 zł, jak dobrze się rozejrzycie. A ja na przykład znalazłem 100 i oddałem kiedyś do recepcji. Dziś nie żałuję. Chciałem podziękować mojej mamie. Tacie. Zawsze mnie wspierali, kocham was. To po tacie mam. Dentalny. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Do następnego odcinku.